Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia, wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień wiosenny, w pogodzie już bardzo. Oczywiście mieliśmy bardzo ciepły luty, gdzie ta pogoda tak wyprzedziła bardzo mocno porę roku. Trochę się ochłodziło, w sensie napłynęło chłodniejsze powietrze, bardziej suche, ale mimo wszystko ten pochód wiosny chyba jest bardzo taki widoczny, wyraźny, zauważalny. Więc to cieszenie się wiosną i ten optymizm, który ta zmiana przynosi nam w pogodzie, na pewno wszystkich ucieszy i cieszy. I ten optymizm wzmacnia w nas, w duszy, w ciele, w psychice. W kalendarzu jeszcze oczywiście zima trwa i jeszcze będzie do przyszłego tygodnia obecna, ale już gdzieś właśnie na tym przełomie, pół roku. Ryby są znakiem zmiennym. Zmienność jest wpisana w ryby, więc i zmienność jest w naturze, w przyrodzie. Kiedy słońce jest w rybach, mamy i te epizody zimowe, ale też i silne takie przejawy wiosny, więc to jest taki właśnie ciekawy czas w naturze, na przedwiośniu. Co nas czeka w tym tygodniu? Nie będzie może bardzo dużo jakichś ważnych zdarzeń przełomowych, istotnych, ale niektóre, myślę, że bardzo ciekawe są omówić i przyjrzeć się im, ponieważ związane są z takimi też ciekawymi, typowymi o tej porze roku tendencjami. Dziś w poniedziałek Wenus wkracza w znak ryb. Naturą Wenus jest przyjemność, zabawa, komfort, szczęście, radość. To wszystko, co przyjemne, to Wenus. Czyli Wenus przynależy do planet tak zwanych beneficznych, dobroczynnych. To jest podział, który pojawił się gdzieś bardzo dawno temu, jeszcze w starożytności, gdzie wyróżniono właśnie planety dobroczynne, złoczynne. No, Wenus jest tym benefikiem, czyli wszystko to, co z Wenus kojarzymy, przyjemność, zabawę, komfort, szczęście, to wszystko jest właśnie jej jakby domena. Wenus w rybach wkracza w znak tak zwanego wyniesienia, z tak zwanej egzaltacji. Egzaltacja, wyniesienie Wenus oznacza, że tak jakby ona działa na takim wyższym poziomie, to jest taki wyższy etap, wyższe takie przełożenie działania tej planety na jej jakby taką wyższą wibrację. Dlaczego Wenus w rybach jest wyniesiona? W dawnej astrologii rybami rządził Jowisz, no teraz rządzi Neptun, ale w dawnej astrologii był to Jowisz. Jowisz jest tym drugim benefikiem, tym ważniejszym. A zatem jak Wenus jest w rybach, to jest jakby pod władzą, czyli w dyspozycji, jako dyspozytorem jest właśnie Jowisz, który jest tym większym benefikiem. A o tyle teraz jest to ciekawe, że Jowisz wędruje przez znak byka właśnie, czyli jakby w pewnym sensie wraca ta energia do Wenus. Czyli one są teraz bardzo w takiej ciekawej grze, w takim ciekawym połączeniu, w ciekawym bardzo takim procesie wzajemnym, gdzie się między nimi wiele dzieje, właśnie takim miłosnym, bym powiedział, złączeniu przyjemności, zabawy i szczęścia. Więc jest to bardzo fajny taki czas, ciekawy dla tej właśnie Wenus. I ona dzisiaj patrzymy na ryby, dzisiaj rybami rządzi Neptun. I mówi się w astrologii, że Neptun to jest taka wyższa oktawa Wenus. To jest taka Wenus na wyższym poziomie. O ile Wenus kojarzymy z miłością i przyjemnością i zabawą, o tyle Neptun jest też w jakimś sensie związany z miłością, ale na znacznie wyższym poziomie. Czyli na poziomie, powiedzielibyśmy, miłości bezwarunkowej. Grecy nazywali to agape. I Wenus w rybach właśnie wkracza w ten wymiar wykraczający poza przyjemność osobistą. Poza tym, że mi jest mi dobrze, fajnie, miło i przyjemnie. Tylko Wenus w rybach to jest taki wymiar miłości, w której ona się jakby poświęca totalnie. Oddaje się w 100%. Czyli ta głębia poświęcenia związana z Wenus w rybach. Kochaj i rób co chcesz, jak mówił święty Augustyn. To jest ta taka pełna akceptacja tego, co się z tobą dzieje, kim jesteś. Akceptuję cię w pełni, w 100%. To jest taki bardzo zaawansowany wymiar miłości, no i właśnie Wenus w rybach jakby reprezentuje to, ten wymiar.
Czy to jest życiowo praktyczne? To już jest inna opowieść, no bo można powiedzieć, że miłość bezwarunkowa ma piękny wymiar humanistyczny, duchowy, filozoficzny, ale praktyczny taki, że tak powiem, wymiar jej, no już jest problematyczny, dlatego że Wenus w rybach, to po prostu mówiąc najogólniej, zapomina o sobie, o własnym szczęściu, o własnym dobru, o stawianiu granic, o czymś takim, co my traktujemy jako pewne oczywistości. Jeżeli człowiek ma doświadczać jakiegoś, nie wiem, zdrowego podejścia do siebie, do tego, kim jest, to musi umieć też zadbać o swoje dobro. A Wenus w rybach nie umie tego robić. Ona się oddaje totalnie, poświęca. Jest taka na 100% w tym swoim oddaniu, jeżeli chodzi o miłość. Więc ona w tym wymiarze zaniedbuje to swoje szczęście i swoją potrzebę. No ale to właśnie na tym polega również magia gwiazd. Więc Wenus w rybach jest teraz obecna. Będzie jeszcze przez parę tygodni obecna właśnie w tym znaku, wchodząc w ten wymiar tejże właśnie egzaltacji, tego właśnie wyniesienia, tego właśnie mistycznego połączenia tych energii związanych z miłością, wymiarem duchowym. Tejże miłości, właśnie to w tym to wejście Wenus w ryby nam tłumaczy. Potem mamy jakąś taką większą przerwę i dopiero w niedzielę Słońce w koniunkcji z Neptunem. Słońce w koniunkcji z Neptunem, czyli kolejny jakby temat. Kontynuujemy wymiar, kontynuujemy naszą rozmowę, nasze rozważania o miłości bezwarunkowej, o tym, czym jest wymiar głębokiej harmonii duszy, głębokiego połączenia naszej jaźni, świadomości z wymiarem tego naszego, tej naszej jakby duchowej natury i szczęścia, które reprezentuje Neptun. W jakimś sensie Neptun w astrologii jest związany z tym wszystkim, co jest głębokie, mistyczne, transcendentne, wykracza poza naszą taką codzienność, racjonalność. Jak mówimy takie kategorie, dla wielu ludzi się to bardzo fajnie kojarzy, bo to jest takie, prawda, kojarzy nam się z duchowością, z medytacją, z rozwojem osobistym, prawda? Czyli mamy takie bardzo piękne skojarzenia, gdzieś tam związane z tym wszystkim, co gdzieś tam w nas jest takie łagodne, piękne, ciepłe, opiekuńcze, dobre. W praktyce to różnie z tym bywa. Neptun potrafi nas prowadzić na różne manowce. Iluzji, złudzeń, fantazji, marzycielstwa, tak zwanego wishful thinking, czyli myślenia życzeniowego, idealizacji, czyli my zaczynamy patrzeć na pewne rzeczy, procesy i zjawiska w kategoriach takiego, no, trochę właśnie życzeniowego, trochę takiego naiwnego. Naiwność nie musi być głupotą. Naiwność często jest cechą ludzi bardzo uduchowionych, świętych byśmy powiedzieli wręcz. I to nie jest przejaw głupoty, braku inteligencji. Naiwność tego neptunicznego wpływu wszystkim, to tak jak w miłości. Idealizujemy. Popatrzcie, co się dzieje, jak się zakochamy. Idealizujemy obiekt naszych uczuć. Patrzymy na partnera, partnerkę przez różowe okulary. To nie jest tylko biologia, to nie jest tylko biochemia, to nie jest tylko wpływ hormonów miłości, które nam jakby zaciemniają racjonalną rzeczywistość. To jest też również pewien wyższy wymiar duchowości. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli popatrzeć na człowieka, na jego najlepszy kawałek, na jego najbardziej taką piękną stronę, na jego najbardziej szlachetny obszar, na jego najbardziej taki głęboki wymiar. I to jest bardzo dobre, bardzo uzdrawiające doświadczenie, więc nie możemy powiedzieć, że to jest naiwność i głupota. Ale z drugiej strony jednak trzeba mieć świadomość, że to Słońce w tych rybach plus koniunkcja z władcą ryb, Neptunem, no bo właśnie tak to teraz to wygląda. A to jest jedno z ostatnich takich spotkań tych planet w rybach, no bo Neptun w przyszłym roku wychodzi ze znaku ryb. Więc jest to takie wyjątkowe spotkanie, może jakaś jedna z wyjątkowych okazji do tego, żeby w ten wymiar miłości bezwarunkowej wejść i w pewnym sensie żegnając erę ryb, która odchodzi. No bo jak Neptun wyjdzie z ryb, można powiedzieć, że to jest jakieś symboliczne pożegnanie ery ryb. Oczywiście nie wchodzę w dyskusję, kiedy te ery się zaczynają, kończą, bo tutaj astrologzy za łby się wodzą, szarpią, kiedy była, kiedy przyjdzie. Niektórzy twierdzą, że już dawno przyszła, niektórzy twierdzą, że
ileś tam set lat przyjdzie. Ale w jakimś sensie chyba można mówić o jakimś wejściu w tę erę ryb bardzo wyraźnym. No i chyba to ta koniunkcja właśnie Słońca z rybami będzie takim w jakimś sensie spojrzeniem na tą naszą duchowy wymiar wewnętrzny, osobisty, mistyczny. Będziemy sobie zadawali właśnie w weekend dużo pytań na temat tego, czy jestem szczęśliwa, czy jestem szczęśliwy. Czy moje potrzeby są zaspokojone? Czy moja dusza jest wypełniona miłością? Czy czuję się człowiekiem zrealizowanym? Czy też może ta tęsknota za szczęściem gdzieś jest zagubiona? Jest taki romantyczny bardzo też wymiar. Romantyczny w rozumieniu idealizowania różnych rzeczy i procesów, takiego doświadczania czegoś w bardzo głęboki sposób i bardzo taki, no właśnie, otwarcie na sztukę, piękno. To będzie bardzo, bardzo fajnie widoczne. Czyli mamy ten taki ewidentnie wymiar, no można powiedzieć, że tydzień pod znakiem ryb, z tym wszystkim, co jest w nich fajne. Myślę, że nawet chyba bardzo możemy powiedzieć, że to, co jest w rybach najfajniejsze. Wiemy, że ryby są znakiem podwójnym, rozdartym. Jedną nogą siedzą w piekle, drugą w niebie. Dwie ryby płynące w dwóch różnych kierunkach. Jedna martwa, druga żywa, walcząca. No i ten wymiar właśnie ryb, ten mistyczny wymiar ryb, taki bardzo piękny również, teraz obserwujemy właśnie, mamy okazję zobaczyć go, poznać, przyglądać się mu bardzo taki, no właśnie, pogłębiony sposób. Więc jest to bardzo fajny, ciekawy czas. Jeszcze możecie kupić horoskop na 2024, ta niebieska książeczka. Ja wiem, że już jest marzec, więc może już trochę po czasie, ale jeszcze tyle przed nami w tym roku, że wielu z Was może się zaciekawiać, interesować tym, co nas czeka. Tak przy okazji, ci wszyscy, którzy lubią tą moją prognozę na nadchodzący rok kolejny, który tam jest, pamiętajcie, że już nie będzie ich w punktach prasowych, tylko u mnie, na stronie internetowej będziemy można wyłącznie zamawiać, więc ci wszyscy, którzy czekają gdzieś tam, że może gdzieś kupią, no raczej wątpię, więc tylko u nas, tylko u mnie na stronie na solarius.pl można kupić. A jeszcze przy okazji, niedawno wrzuciłem kurs astrologii medycznej, jest u mnie w sklepie na solarius.pl. Astrologia medyczna to taki dział astrologii, który zajmuje się zdrowiem, nie tylko chorobami, ale też i dobrostanem, naszym szczęściem, równowagą psychosomatyczną, jak patrzeć na horoskop w kontekście zdrowia, o tym ten kurs jest, więc ci wszyscy, którzy się interesują astrologią, również i medyczną, ale nie tylko astrolodzy, ci wszyscy, którzy zajmują się medycyną naturalną, zdrowiem, mogą być tym zainteresowani, może coś znajdą ciekawego. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień.